Zapraszam Państwa do udziału we mszy świętej, celebrowanej przez proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Jązownie, Edwarda Kowarę. Oprawę muzyczną zapewni zespół pieśni i tańca Boczki Chełmońskie. Wiadomo, że te plony z roku na rok do nas przychodzą. I to jest właśnie to dziękczynienie, że z roku na rok Pan Bóg nas karmi. I mówi się o rolnikach, że są tymi, którzy karmią i bronią. Za każdy dzień, za każdy dzień, za nocy mrok, za nocy mrok, za radość mą, za radość mą, szczęśliwy rok, szczęśliwy rok, nawet za chmurne deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Módlmy się za rolników, aby siłę do codziennej, trudnej pracy w polu czerpali z Eucharystii i z Twoją, Boże, pomocą zdołali zebrać obfite plony. Ciebie prosimy. Do ołtarza zbliża się procesja z darami ofiarnymi. Wraz z nimi złóżmy swoje własne dary, swoich radości, smutków, osiągnięć i niepowodzeń. Przyjmij je, Panie, i spraw, abyśmy na co dzień umieli żyć Tobą i dla Ciebie. Nasze codzienne drogi wiodą nas na pola, sady, lasy, łąki i ogrody. Tam naszą pracą zabiegamy o dostatnie i godziwe życie, o nasz chleb powszedni. Wiele razy doświadczamy, że bez Bożej opieki i Bożego błogosławieństwa cały nasz trud i nasza praca idzie na marne. Dlatego dzisiaj ze wszystkich stron naszej parafii i całej gminy kierujemy nasze stopy ku temu miejscu, gdzie mieszka Bóg, ten jedyny i prawdziwy władca naszych ziem, nasz niebieski, ukochany gospodarz. Tu składamy na ołtarzu bochny chleba z tegorocznych zbóż i przyniesione przez przedstawicieli sołectw wieńce dożynkowe. Wszechmogący Boże, przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przeniesione tutaj nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Obrzęd dożynkowy pragniemy rozpocząć występem regionalnego zespołu pieśni i tańca Boczki Chełmońskie. Chleb ten, gospodarzu, nie jest z tego mało. Dziel go mądrze, sprawiedliwie, by dla wszystkich stało. Będę go mądrze i sprawiedliwie dzielić. Sprawiedliwość niech chleb w rękach waży.
Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dożynek pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory, czułem radość i wdzięczność za chleb, ten wspaniały dar waszych rąk, owoc waszej pracy, rolnicy. Z całego serca dziękuję. Przypominam, że organizatorem dzisiejszych dożynek jest Gmina Wiązowna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. Partnerami wydarzenia są Furtka Wyobraźni, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Linia Otwocka, Powiązania oraz Herncisz Film.